Zobacz, jak pięknie Andrzej. Pragnę bardzo serdecznie powitać naszych wspaniałych prelegentów. Dwie te prace wpisują się do bardzo aktualnego w tej chwili dyskursu. Dyskursu, który dotyka środowisko nie tylko historyków, ale i socjologów i filozofów. Dyskursu dotyczącego sprawy relacji polsko-żydowskich. To jest dyskurs, który ma jakby uzasadnić, czy Polacy podołali zadaniu i ratowali Żydów w latach II wojny światowej, czy też nie podołali zadaniu i można im zarzucać, że byli obojętni albo dalej idący w tą stronę negatywną, przyłączyli się do zbrodniarzy niemieckich i również dołożyli swoją cegiełkę do Holokaustu. Historia Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej jest mi bardzo bliska z wielu powodów, poczynając od bardzo osobistych. Moi rodzice, wujostwo, dziadkowie, najbliższa rodzina, przyjaciele najbliższej rodziny. Oni wszyscy, gdy nastał ten czas zagłady i stanęli wobec wyzwania, czy ratować nieznajomych, obcych ludzi przychodzących i proszących o pomoc, czy pilnować tylko i wyłącznie albo aż własnego domostwa, własnego szczęścia, własnych dzieci, wybrali pomoc i udzielali tejże pomocy. To było normą w tym postępowaniu polskim lat II wojny światowej, przynajmniej w środowisku, z którego ja wyrastam. Chciałam się dowiedzieć z pierwszej ręki, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Szczególnie mnie interesowały lata tak do śmierci Stalina. No i zagłębiałam się w archiwa, które stopniowo zaczęły być nawet udostępniane dla przeciętnego czytelnika. No to potem właśnie nawiązałam kontakt z panem profesorem Żarynem i uważałam, no po prostu coś trzeba zrobić, zanotować i upowszechnić jak najwięcej świadectw. Zostaliśmy ustawieni jako naród, który ma się tłumaczyć z tego, że albo był współwinny i razem z Niemcami, nazistami, Holokaust został wspólnie przeprowadzony, albo że byliśmy bierni. Nie ma alternatywy wobec tego pytania i wobec tego wymuszania na nas, byśmy się tłumaczyli i przepraszali. Pojawiają się opracowania, które mówią o tym, co nieszczęsna polska kobieta musiała znosić po wojnie, jak jej otoczenie dowiadywało się, że ona Żydów ukrywała. To ta nieszczęsna kobieta była prześladowana i wszystko to jeszcze jest pisane językiem naukowym z dziedziny filozofii, socjologii, językiem niedostępnym dla przeciętnego człowieka, który nie ma wykształcenia, tylko tam nie ma żadnych faktów. Te instytucje polskie, które niosły sztandar biało-czerwony i niosły w sobie ten autorytet polski i polską mentalność, to Polskie Państwo Podziemne, Rząd Polski na uchodźstwie oraz struktury kościoła hierarchicznego od postaw biskupów przez proboszczów po zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie. I to jest wizerunek Polski prawdziwej. Te wszystkie polskie instytucje wspierały, tak jak mogły najmocniej, tych najbardziej potrzebujących, którzy potrzebowali rzeczywiście tej pomocy, co najmniej od 1942 roku, gdy Niemcy zdecydowali się na wymordowanie całego narodu żydowskiego. Historyk musi znać fakty i nawet jeżeli mi się coś nie podoba, ja bym chciała, żeby było inaczej, no to przepraszam, no są pewne fakty, a w tej chwili właśnie jest narracja socjologiczno-filozoficzna. Jakie naprawdę były polskie postawy w czasie II wojny światowej? Czy rzeczywiście przeważali ludzie o niskich instynktach? Czy państwo polskie było nastawione na gnębienie polskich Żydów? Czy może jednak próbowało ratować tak mocno, jak było to
możliwe w warunkach okupacyjnych. Moim zdaniem dyskusji na temat historii lat 39-2014 nie ma, bo ja przez dyskusję rozumiem, jeżeli siada kilka osób lub dwie i każda z nich wypowiada swoje opinie, swoje zdanie. Byliśmy nieobecni jako naród w tej przestrzeni historycznej pamięci tworzącej się po II wojnie światowej. Ta pamięć budowała się bez nas i stąd nasz przekaz, nasza prawda o II wojnie światowej nie wpisuje się dzisiaj w wypełnioną po brzegi pamięć o II wojnie światowej, wypełnioną przez inne narody, przez niemiecki, żydowski. Ta pamięć żydowska staje się zamiast subiektywnej, a taką jest, jedyną obiektywną, zastępującą w związku z tym rzeczowy dialog między pamięciami narodów. I dziś próbujemy tę pamięć polską wyartykułować po to, żebyśmy mogli ze stroną żydowską w sposób uczciwy, kompetentny dialogować. Po stronie żydowskiej sądzę, że jest bardzo wielu ludzi, historyków, którzy takiego dialogu oczekują. Wspólnie wybierzmy rotmistrza Witolda Pileckiego, Jana Karskiego, Irenę Sendlerową, siostrę Getter, księdza Marcelego Godlewskiego. Naprawdę mamy dziesiątki, setki i tysiące takich ludzi, z których możemy i powinniśmy być dumni i o nich powinniśmy przede wszystkim rozmawiać, dyskutować i ich prezentować światu.